Bardzo dziękuję, że przyszedł i pan burmistrz, i mamy i Kłobuck, i Czystek, i bardzo, bardzo dziękuję. Jak władze samorządowe są, to zawsze bardzo dobrze. Wczoraj w Myszkowie zresztą też był pan burmistrz i no myślę, że też parę takich pytań trudnych zostało zadanych. Ja dlaczego się z państwem dzisiaj spotykam? Powody są dwa. Po pierwsze, od 16 miałam swój dyżur i na sugestii też pana burmistrza wynika taka nasza decyzja, że pewnie raz w miesiącu będę się starała przyjeżdżać do państwa na dyżur i będziemy o tym informować, oczywiście o miejscu i o terminie. Natomiast to dzisiejsze spotkanie poświęcamy ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa i ustawy o obrocie ziemią i na kilku slajdach powiem Państwu, co się zmienia. Co do zasady, można powiedzieć na pewno, że ochrona polskiej ziemi jest dla nas wszystkich ważna. Nie ma tutaj ani między Platformą Obywatelską, którą ja reprezentuję, ani rządem Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma tu rozbieżności. Uważamy, że polską ziemię należy chronić, że to jest wartość narodowa i warto wprowadzić przepisy, które po moratorium 12-letnim, od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej i nie wolno było sprzedawać ziemi cudzoziemcom, warto wprowadzić jakieś przepisy, które zabezpieczą polską ziemię. No ale zabezpieczą ją przed spekulacją, przed obcym kapitałem, ale nie przed polskim rolnikiem. Tymczasem w tej ustawie stało się troszkę tak, że chronimy polską ziemię, ale przede wszystkim chyba przed obywatelami polskimi, a chyba nie o to nam chodziło. Pierwotny projekt był, można powiedzieć, dużo gorszy. Udało się go w Sejmie, a także pod wpływem protestów rolników, pod wpływem zdania opozycji, udało się go trochę zmodyfikować. To, co się udało wprowadzić, to, że ustawa nie będzie dotyczyła nieruchomości rolnych do 0,3 hektara, czyli do 30 arów. Do 30 arów działki rolne można będzie sprzedawać dowolnie, aczkolwiek problem polega na tym, że nieruchomości rolnych zgodnie z prawem geodezyjnym nie wolno dzielić na działki mniejsze niż 30 arów. Więc tu mamy taki problem, to dotyczy działek, czyli takich, które już są i mają te 30 arów. W sumie cała ziemia rolna, jaką mamy w Polsce, jest albo właśnie własnością Skarbu Państwa i zarządzana przez Agencję Nieruchomości Rolnych, albo jest w rękach prywatnych, czy jest własnością gmin. Jeśli chodzi o tę ziemię, która jest państwowa, którą zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych, to co do zasady przez 5 lat od 1 maja tego roku tej ziemi nie będzie wolno sprzedać. Ona będzie tylko mogła być dzierżawiona. To dotyczy tam 1,5 miliona hektarów, to jest 10% nieruchomości rolnych. Są trzy wyjątki. Jeśli ziemia należy do agencji, można będzie ją sprzedać wtedy, jeśli te grunty w planach miejscowych czy studiach zagospodarowania przestrzennego gminy są przeznaczone już na cele inne niż cele rolne. Można będzie sprzedać takie nieruchomości, jeśli to są domy, ogródki, budynki gospodarcze i będzie też można sprzedać
ale tylko własność Skarbu Państwa, tak? Czyli Agencja Nieruchomości Rolnej będzie mogła sprzedać ziemię do 2 hektarów. Ma takie różne niewielkie kawałki ziemi, które gdzieś tam są odsiane i takie do 2 hektarów będzie mogła sprzedać. Pozostałe w ciągu 5 lat ziemie, które są własnością Skarbu Państwa, będą mogły być tylko dzierżawione. Pani poseł, czy mogę zadać pytanie? Jasne. Jeżeli chodzi o grunty, które są i budowlane, i rolne w jednej działce, do gruntu budowlanego czy pod inwestycję każdy może kupić, tak? Tak. No. A co z gruntem rolnym w tej samej działce? Czy to będzie dzielone, oddzielany grunt budowlany od rolnego? Ale przecież jak na mapie ewidencyjnej pan ma jedną działkę, a w planie nie zagospodarowania część jest rolna. Pod zabudowę, a część, a pozostała część rolna. Co wtedy? To ja rozumiem, że do tej części rolnej będzie stosowana ustawa, a do tej, która jest przeznaczona pod zabudowę, nie. No czyli muszą być geodezyjnie rozdzielone. No muszą. No muszą. Ja nie wiem jeszcze, o jakich mówimy wielkościach. 4 hektary, powiedzmy. Bo możemy się też umówić tak, ponieważ ustawa, i to nie jest moje zdanie, ale też ekspertów, prawników, a nawet posłów Prawa i Sprawiedliwości, ona zawiera pewne luki i w dodatku nie ma do niej jeszcze rozporządzeń, tak? Czyli aktów wykonawczych, które doprecyzowują różne rzeczy. Możemy się umówić tak, jak na tych wszystkich spotkaniach, że konkretne pytanie. Jest taka działka, ma tyle hektarów, taka część to jest to, taka część to jest to. Łukasz notuje takie pytanie, może pan później doprecyzować nam kilka rzeczy, zostawić na siebie jakiś namiar, telefon, mail. Występuje do ministra z takim pytaniem, mamy czarno na białym odpowiedź na pytanie poselskie, minister musi odpowiedzieć i po prostu tak to załatwiamy, dobrze? Gminie Pręczyca jest taka sytuacja, że gdzie by nie chciał kupić, to jest wszędzie działka rolna, wszędzie jest zbudowana. No to rolna czy budowlana? Ale mówię, że rolna zbudowana. Razem. Tak. Znaczy może być działka rolna, ale w planie przeznaczone no za budowę. I nie można kupić, no po co mi jest budowlanka, jak jestem rolnikiem? Ja potrzebuję ziemi rolnej, a nie budowlanka. No dobrze, ale jak pan się opierała, jak... że sprzedaję w całości. Ja chcę ziemię rolną, a nie budowlankę. Ale jak pan jest... I to powinno być rozdzielone. Budowlanka od gruntów rolnych. Dopiero sprzedana, jeżeli do tego dojdzie. Ale jeśli jest nawet zmiana w planie przestrzennego gospodarowania przeznaczeniu innym niż rolnicze, to można użytkować dalej rolnicze, to nic nie przeszkadza. To znaczy, no bo ja też to panu nie przeszkadza, to podobno nie jest. Właściciele wątpliwują o przeznaczeniu działki. Pola ma wyłożone takie przeznaczenie. Jak pan ma działkę budowlaną, ma pan tam... Nie chodzi o dzierżawę. Ja dzierżawię od Agencji Nieruchomości Rolnych. A ja też dzierżawię. No jest budowlanka i grunt rolny. No okej, ale czym jest problem tak naprawdę? No jak ja będę chciał kupić, no, to oni mi sprzedają z budowlanką. Mnie nie stać będzie, jak tam jest powiedzmy 4 hektary. Tak, i jest kilka działek budowlanych. To cena 4 hektarów to będzie 300 tysięcy albo i więcej. No, bo to nie stać rolników. Znaczy, ma pan rację, natomiast ta ustawa tego w ogóle nie reguluje, tak? Ona jakby tego nie dotyka, aczkolwiek to jest problem, który zapisaliśmy i później jak pan zostawi nam namiar, to... No przez najbliższe 5 lat i tak pan tej ziemi od agencji... Ale ktoś mi może kupić. Ale to znaczy nie, proszę, bo jak pan ktoś jest, może kupić. Nie, ale tak naprawdę jak pan jest rolnik indywidualny, to pan też będzie... No na razie pan dzierżawi, a potem pan ją kupi. Znaczy jak pan ją teraz dzierżawi, no to agencja już nie rozwiąże z panem umowy, nie sprzeda panu. Jeżeli przyjdzie chętny na grunt budowlany, to sprzeda temu chętnemu. No, bo jako działkę budowlaną. Jeżeli będzie powierzchnia do 2 hektarów. Dobra, to takie pytanie tak. Też zadamy. Natomiast zostawiamy na razie agencję. I mówimy teraz o ziemi, która jest w rękach prywatnych. Tak jak jest kilka wyjątków znowu, generalnie 3.
kiedy można obracać tą ziemią. Mówimy cały czas o nieruchomościach rolnych. Wtedy jak grunt jest, tak jak mówiliśmy sobie, do tych 0,3 hektara, wtedy jeśli to jest tak zwane siedlisko, to znaczy mamy do 2 hektara grunty rolne, ale one są zabudowaniami, także zabudowaniami gospodarczymi, w których nie prowadzi się działalności czy produkcji rolniczej. Takie tak zwane siedliska mogą być sprzedane do 0,5 hektara. I ostatnie wyłączenie, można będzie sprzedawać grunty, nieruchomości rolne, na które zostały wydane ostateczne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania, znowu z przeznaczeniem na cele inne niż rolne. Czyli jak burmistrz ma na swoim terenie takie grunty, które są nieruchomościami rolnymi, ale ma tam te ostateczne decyzje zabudowy, czy ma plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na inne cele niż rolne, to taka ziemia jest pod tej ustawy wyłączona. Wszystkie pozostałe tereny, wszystkie pozostałe nieruchomości rolne mogą być kupione tylko, czyli tak, możesz sprzedać tylko rolnikowi indywidualnemu, osobie bliskiej, czyli to jest najbliższa rodzina, rodzice, dzieci, rodzeństwo, a więc bliska rodzina, gmina może kupić, Skarb Państwa może kupić i poprawką w Sejmie wprowadzono kościoły i związki wyznaniowe, nie było, bo chyba nie do końca wiadomo dlaczego. Natomiast, czyli ten slajd jakby, on działa w dwie strony. Kupić może tylko rolnik indywidualny, najbliższa rodzina, no albo kupić, albo dostać w formie darowizny czy tam spadku, albo gmina, Skarb Państwa, albo kościół. Jeśli ktokolwiek inny niż te cztery podmioty wymienione tutaj będzie chciał nabyć nieruchomość rolną, musi uzyskać zgodę prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej. Kto to jest rolnik indywidualny, żebyśmy też sobie powiedzieli, zobaczymy, czy jest pan rolnikiem. No i wie pan, że jest 9 pojęć rolnika, także... No, to jest, więc ta, to jest definicja, która obowiązuje w tej ustawie. Według tej ustawy rolnik indywidualny, czyli ten, kto może sobie ziemię kupić, komu my możemy sprzedać, to jest tak, jest albo właścicielem, albo użytkownikiem wieczystym, albo dzierżawcą, czyli rozumiem, że ten warunek mamy spełniony. Użytków rolnych do 300 hektarów, bo to jest ta górna granica posiadania jakby gospodarstwa, to znaczy rozumiem, że jak mamy większe, to nam nie zabiorą, ale już nie możemy kupić ponad 300 hektarów. Ta osoba, czyli, ale kto to ma 300 hektarów ziemi? Znaczy, no są tacy, ale rozumiem, że nie w naszym, najczęściej nie w naszym województwie. My takich rolników. W gminie, chyba dwóch powiedzi. Tak. Ta osoba ma kwalifikacje rolnicze. Co najmniej 5 lat mieszka w gminie, na obszarze której leży jedna z tych jej nieruchomości rolnych i prowadzi to gospodarstwo osobiście przez całe te 5 lat. Jak ustawa przyszła do Sejmu, ten rolnik indywidualny był jeszcze tylko wtedy, kiedy był KRUS-owcem. W tej chwili ten warunek został wykreślony. A więc trzeba łącznie spełnić te warunki, żeby móc o sobie powiedzieć, że jestem rolnikiem indywidualnym. I teraz, jeśli masz tę ziemię i chcesz ją sprzedać komuś innemu niż rolnikowi indywidualnemu, albo nie dać swojemu dziecku, to musisz mieć zgodę prezesa agencji, ale uwaga, ten prezes agencji da zgodę tylko wtedy, jak osoba, która chce tę ziemię od nas kupić, mówimy cały czas o nieruchomości rolnej, posiada kwalifikacje rolnicze, daje rękojmie należytego prowadzenia tego gospodarstwa i w dodatku zobowiązuje się przez 5 lat od nabycia ziemi mieszkać w tej gminie, gdzie ta nieruchomość rolna jest, ale to nie koniec. Musi jeszcze się zobowiązać, że przez 10 lat będzie to gospodarstwo rolne prowadzić. Czyli hodować coś tam albo uprawiać tą ziemię.
I wypełnienie tych warunków, a więc tego wszystkiego, że ten, komu chcesz sprzedać ziemię, ma kwalifikacje, mieszka tam i się zobowiązuje mieszkać 5 lat i przez 10 lat będzie uprawiał, podlega kontroli agencji w zagrodzie rolnika. Gdyby się coś wydarzyło, bo uprawa, no rolnictwo jest biznes, tak? Coś może nie wypalić. Ale biznes. No, różnie pewnie różnym opłacalnym wielu bardziej. Natomiast jeśli się zobowiązujesz, kupujesz tę ziemię jako ten rolnik nie indywidualny, tylko ktoś, kto dopiero chce de facto nim zostać, to z tego warunku 10-letniej uprawy może cię zwolnić jedynie sąd. No, przy jakichś nadzwyczajnych okolicznościach, które musiałyby zaistnieć. Co więcej, nie tylko ten, kto chce kupić, musi do tego prezesa agencji napisać, że będzie mieszkał 5 lat, że ma kwalifikacje, że będzie 10 lat uprawiał, ale też ten, kto sprzedaje, musi napisać wniosek do prezesa agencji i w tym wniosku musi uzasadnić, udowodnić, wykazać, że a, nie znalazł żadnego rolnika, który chciał to kupić, nie chciała kupić gmina, nie chciały jego dzieci, ani żadni tam najbliżsi krewni. No i musi jakby poręczyć za tego kupującego, że on rzeczywiście jest porządny człowiek i będzie tam dobrze gospodarzył na tej ziemi. No i oczywiście, że to nie będzie więcej niż te 300 hektarów, że to nie jest człowiek, który posiada takie nieruchomości, agencja to skontroluje. Jeśli te wszystkie warunki są spełnione i znaleźliśmy takiego człowieka, co to chce tym rolnikiem zostać, agencja może nie wyrazić zgody na sprzedaż. I to jest to, co najbardziej też nas w tej ustawie martwi, ponieważ prezes agencji nie ma jasnych, precyzyjnych warunków, które każą mu albo wydać decyzję pozytywną, albo negatywną. Tak? Więc to może być decyzja trochę uznaniowa. Prezes może powiedzieć nie. Ten facet mi się nie podoba, ja nie sądzę, żeby był porządnym człowiekiem, nie sprzedajesz mu ziemi, my od ciebie tę ziemię kupujemy. Agencja wtedy musi napisać takie oświadczenie, że nie pozwalam ci sprzedać komuś, ale od ciebie kupuję. Oczywiście wartość ustala agencja, ale ma to być wartość rynkowa. My się możemy nie zgodzić z tą wyceną agencji i wtedy prosimy o wycenę sąd. Sąd robi wycenę. W pierwotnym projekcie było tak, że już nie można wtedy odstąpić od sprzedaży agencji. Wprowadzona została w Sejmie poprawka, że jak ci nie pasuje jednak ta cena, to możesz odstąpić, powiedzieć nie sprzedaję ziemi agencji, natomiast pokrywasz tylko koszty wyceny nieruchomości, które sąd przeprowadził. Wydaje nam się, jesteśmy przekonani, że takie wyposażenie prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w takie władztwo decyzji, kto może ziemię nabyć, a kto nie może, jest korupcjogenne i nie sprzyja przejrzystości prowadzenia działalności i podejmowania przede wszystkim wydawania decyzji administracyjnych, bo to jest decyzja administracyjna. Co więcej, minister rolnictwa w pojedynczych przypadkach może wydać jednak decyzję, że ta ziemia z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w ciągu tych 5 lat może być sprzedana. Wydaje się nam także, że ustawa zbyt mocno ingeruje w prywatną własność, no bo jeśli ja mam swoją ziemię, zgodnie z artykułem 64 Konstytucji, mam prawo swoją własnością dysponować. Tutaj państwo mi mówi, nie możesz sprzedać ziemi. Rozumiemy, gdyby państwo powiedziało, nie możesz sprzedawać ziemi spekulacyjnie, no ale jak ja chcę sprzedać, nie wiem, człowiekowi, co sobie mieszka w Częstochowie i chce przyjechać, przenieść się do Kłobucka i kupić sobie 5 hektarów ziemi, no ale no, nie jest rolnikiem, tak? No to nie będzie można tego zrobić. To jest ta konstytucja, o której mówiłam, która naszym zdaniem narusza, którą ustawa naszym zdaniem narusza. Czego się jeszcze obawiamy? Wiadomo, że ziemia ma określoną wartość. Jak masz wielu kupców i każdy może ją kupić,
no to jest duży popyt i cena ziemi jest wyższa. Jak okazuje się, że na 1000 osób tylko 5 może tą ziemię kupić, no to jest oczywiste, że ta wartość tej ziemi spada. Obniżenie wartości tej ziemi to może być obniżenie zabezpieczeń, które rolnicy mają, kiedy biorą kredyty. No i może też spowodować obniżenie zdolności kredytowej. Jak idę po kredyt do banku, to muszę powiedzieć, że daję jakby pod hipotekę taką ziemię, no i bank wycenia wartość tej ziemi. Pani poseł, tutaj jeszcze przerwy. Tutaj, jeżeli państwo doprowadza do takiej sytuacji, to państwo powinno w banku być jakby gwarantem tych kredytów, które biorą rolnicy. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do tego, że spadnie wartość ziemi. Ale to ma też i dobre strony, jeżeli tak się stanie, bo ziemia rolna w Polsce jest za droga. Rolników nie stać na kupno ziemi po 30-40 tysięcy za hektar. Weźmy pierwszego lepszego rolnika, przeciętnego, ile on by musiał pieniędzy zainwestować, żeby mieć gospodarstwo powiedzmy 30 hektar. To są miliony złotych. To dla biznesmenów jest, nie dla prostego, zwykłego rolnika. Ziemia w Polsce rolna jest za droga. Hektar ziemi się kosztuje. 28 do 30 tysięcy średnia agencyjna. 34 na Śląsku. Tak, tak. 34 na Śląsku. Na Polszczyźnie to chodzi nawet do 80 czy na Kujawie. To są no, kosmiczne sesje. No dobra, no to może jest dobra wiadomość, tak? Ja nie przyszłam do państwa, się nie spotykam po to, żeby mówić w gruncie rzeczy, czy to jest zła, czy dobra ustawa. Przede wszystkim spotykam się z państwem po to, żeby powiedzieć, co się zmienia dla indywidualnego rolnika, dla obywatela i dla decyzji, które będziemy podejmować w najbliższych latach. I mówię o obawach, jakie uważamy, że wiążą się z tą ustawą. Podsumowując, do 30 arów ogród jest zupełnie wyłączony spod reżimu tej ustawy. Wszystko co więcej, oprócz tego i pół hektara jako siedliska, no to podlega tym różnym rygorom. Myślę, że z wszystkimi aktami prawnymi to jest tak, że one w określony sposób zachowują się w praktyce. Będą akty wykonawcze, będą rozporządzenia, będziemy chcieli zawrzeć takie umowy, czyli sprzedać, kupić. Wtedy jakby w praniu, mówiąc kolokwialnie, wyjdzie, no na ile ta ustawa nam pomaga, na ile nam przeszkadza. Zobaczymy, jak będzie się działo coś złego, no to pewnie od tego też jest rząd i sen, żeby coś zmienić. Ma swoje plusy i minusy. Ja jeszcze się chciałam zapytać o taką sprawę. Ma pani się coś mówić? Proszę. I ten, że ja dyrektorem na terenie Kłobucka z Agencji Nieruchomości 20 lat, nie? No jak się okazuje, mogą nawet wystawić ten kawałek tej ziemi na przetarg. No i ktoś mnie podkupi na więcej, jak jest wyceniona. Ale nie ma prawa pierwokupu dla dzierżawców? Nie. Właśnie nie wiem, czy już pani nie nabyła prawa pierwokupu. No tak, ale no tutaj jeszcze no, na tym terenie nie było przeprowadzone takiego. A nie ma jeszcze na naszym terenie zagospodarowania przestrzennego. Nie wiadomo co. I oni się na to oglądają. Albo nie wiem, chyba musicie do pana burmistrza. Do 1 maja planu nie będzie. Do 1 maja planu nie będzie, a jak do 1 maja planu nie będzie, jak ziemia jest rolna i z niej to nie, bo ja to nie chodzi mi o łąkę. Znaczy, ale na pewno jest tak, że dzierżawca też ma prawo pierwokupu. Możemy się też z panią umówić tak, bo to też nie jest tak, że ta ustawa, znaczy jest to ustawa, która zmienia ustrój rolny, ale to nie jest też tak, że ona zmienia wszystko, tak? Ona zmienia te elementy, o których ja powiedziałam, ale mój współpracownik Łukasz Pawiś siedzi tutaj i wszystko notuje. I jak państwo zostawicie mi do siebie kontakt, czy telefon, czy jakikolwiek inny, to my o wszystko dopytamy ministra rolnictwa, czy w tym zakresie w rozporządzeniach będą jakieś zmiany.
zmiany, czy jaka będzie interpretacja urzędu, bo to jest też ważne. I oczywiście Państwu dam odpowiedź. Prawdopodobnie, że to była pewnie prawo pierwokupu. Mnie się też tak wydaje, to ale jak było na pierwokupu. Prawo pierwokupu jest tak skonstruowane, że może nabywca kupić pierwszy za cenę wynegocjowaną. Tak. No ale było ostatnio tak, żeby chcieli grunt kupić, to wszyscy przyszło trzeba wygórowali cenę rzędu. Mówię, to jest prawo pierwokupu. Przywilej stanie się do zakupu, ale nie ma gwarancji, że kupi się do tego. Przywilejowej pozycji poza prawo. No tak. Ja dwa razy w życiu chciałam sobie kupić, ale to było bardzo dawno temu, działkę w przetargu od agencji i dwa razy przegrałam. Przelicytowałam. Może dobrze, bo teraz może kłopot miałam. Ale jeszcze druga sprawa, nie? Na przykład bym chciała na zięcia albo na córkę. Bo ja to dzierżawię, to już chyba nie ma takiej możliwości. To pani ma prawo też, żeby powiedzieć. No, ale nie. Ale ja to mogę do ciebie z dzierżawcy. Co pan powiedział? Dzierżawca musi co najmniej 3 lata przed... Tak. Pani poseł, jeszcze jedno pytanie. Jeżeli towaru jest w niej, to jest on droższy czy tańszy? No oczywiście, że tak, tylko że wie pan, musi być ta druga strona, która kupuje, tak? Jak towaru jest mniej, no to on jest droższy. Znaczy ta ustawa, no tylko, że ktoś musi kupić, tak? Jak to będą tylko rolnicy indywidualni, no to... Bo to ja panu powiem inaczej. Coś jest warte tyle, ile ktoś chce zapłacić, tak? No jak kupujących jest mniej, no to też mają tutaj większe jakby pole manewru. Ale ogranicza tych, co tam kupili kiedyś, las szybko posadzili i zarobili. No. Wszyscy nasze podatki to było zapłacone. O wszelkie głoski, ja też się obawiam. Ale z tym lasem też będą mieli teraz już nie tak łatwo, bo dokładnie takie same rozwiązania. Jest ustawa w Sejmie, ona w tej chwili poszła do Senatu, o ile dobrze pamiętam. I działki leśne, znaczy no ludzie też mają, tak, ziemię z lasem. Też nie będzie można jej sprzedać pod tak, tylko prawo pierwokupu będą miały lasy państwowe. Także też może ci, co tam chcieli kiedyś sobie zarobić, ale no to oni tam już na dopłatach unijnych zarobili. Natomiast no podnoszą prawnicy, że może być problem z ziemiami rolnymi na terenie miasta, no, które dzisiaj było to wszystko proste. Deweloper kupował, zaczynał budować. No a teraz już, czyli tej ziemi, która może być przeznaczona pod budownictwo w miastach, nagle okaże się, że jest trochę mniej i ona może być wtedy droższa, tak? Ale z drugiej strony jest ustawa w Sejmie, tylko nie mogę o niej jeszcze powiedzieć nic konkretnego, bo prace nad nią zostały wstrzymane, żeby przeszła ta ustawa. Ustawa, która ma jakby z automatu odrolnić ziemię rolne na terenie miast pod budownictwo mieszkaniowe, tak? No więc to by ten problem. Problemu nie ma z działkami pod budownictwo mieszkaniowe, nie ma. Bo gdzieś wyczytałem, że jest 15 milionów działek wyznaczonych pod budownictwo indywidualne. Gminy kreś. Proszę? Nie ma problemu z obrotem do 30 parów można obracać. No tak, może, no ale też mówimy to. Nie jest większa, to zależy o jakich mówimy, tak? Bo jak mówimy o deweloperach i o tym, że chcą budować osiedle, no to się robi jakiś tam. Natomiast Łukaszu, dojdziesz do Państwa i weźmiesz tak kontakty. Mamy jeszcze jakieś pytania? Dobrze, jeżeli deweloperzy budują na działkach graniczących już z istniejącymi osiedlami, a gorzej, jeżeli i tak było dotychczas, to było bardzo złe, brak ochrony ziemi rolnej, że sobie wchodzili w kompleksy tam, gdzie im się podobało, bo ktoś chciał sprzedać i traciliśmy dobre ziemie rolne, enklawy.
nie połączone z miastem, czy z jakimś osiedlem. No ale tylko po prostu, ale wchodzi. Ale to, znaczy ziemia wysokiej klasy, tak? Ale minister wyklucza taki plan zagospodarowania na ziemiach wysokiej klasy. Teraz nie ma takiej możliwości. Nie. Do tej pory jest. Jak rządziła Platforma Obywatelska, też minister nie pozwalał na przekształcenie. Dokładnie. Jest łączone z planem zagospodarowania przestrzennego. Chyba że zgodzi się na to minister rolnictwa. No, może, no, chyba, że się może nie trzeci, ale czwarta. Ale co to nie, no czwarta klasa chyba już nie jest objęta. Czwarta już nie, trzecia jest objęta. Otworzyliśmy teraz plan, mamy takie kawałki, które musieliśmy wyłożyć z planu zagospodarowania, bo minister nie wyraził zgody na przekształcenie tych gruntów w grunty rolne. Więc. A słabej klasy ziemia w zasadzie jest nieopłacalna, tak? Bo nie urodzi. Może się nałożyć, to na końcu urodzi. Proszę, to jest kobieta, to jest podejście do ziemi. Pewnie, że tak. Bo mówię, że Kawaj, gdzie będzie nasza matka Polka, która jest naprawdę ziemi. Zobaczymy, to się ma zrobić. Nie, jeszcze mamy, jeszcze mi chodzi o to, czy, bo mam taki Kawaj, gdzie będzie rodzica, o uwłaszczenia, bo w którymś roku było 70, których do tej pory nie było. A rodzina tam się znajdzie jakieś pociotki, nie wiadomo skąd, i chcą też, żeby ich spłacać. Uwłaszczenia wojewoda, no niestety. Proszę. On decyduje o uwłaszczeniach, jeżeli to wojewoda. No to trzeba się do niego nazywać. Do niego, tak. No tu jest parę takich gruntów, co mam. Jest, no gmina też się uwłaszcza na gruntach pod drogami, gdzie były zajęte po roku 1968, pamiętam, czy 73. A to trzeba to przeprowadzić. I wtedy wojewoda wydaje decyzję o przejęciu na to nie jest tak. No tak. No. A przedtem było jak po prostu w Gołdę i Częstowie były te uwłaszczenia, to burmistrz po prostu wydawał te akty właśnie. W Częstowie, w Geodezji był Urząd Wojewódzki. Tak. No więc wojewoda wydawał. Tylko że teraz jest ten sam urząd tylko w Katowicach. Pani poseł, jeszcze wracam. Co wy w tej graniczce tam macie? Mamy w większości grunty klasy 5 i 6 i na takich gospodarujemy. Gruntów 4 klasy 4 B jest mało. To są enklawy jakieś tam w Polacach. Coś tam w Pieszcznie, jedynie w Pieszcznie, w Grodzisku są trochę lepsze grunty. A tak to są piaski, 5-6 klasa. Wracając jeszcze do tej ustawy. Co wy tam uprawiacie? Żytko, owiec, ziemniaki, łupiny w tej chwili. No bo... A ziemniaki jakie? Proszę? Ziemniaki jakie? Jadalne. Ziemniaki jadalne, ale to już też jest... Jadalne, bo są i cały czas bryza, cały czas bryza króluje, pani poseł, tak. Cały czas bryza. Bo są mi to jadalne. A nie uprawiamy, pani poseł, nie uprawiamy ziemniaków. To nieliczni. Dziki. Bo dziki niszczą. I to jest tutaj duża pretensja do was. Niestety musicie się uderzyć w pierś, żeście nic nie zrobili przez te lata. No zaraz. A wnioskujemy już... Oszuł Łowiecki dogadywał się z rolnikami i płacił. No, no ale co no, ale to symboliczne złotówki, przepraszam. Płacił ile chciał. Jak to jest możliwe, żeby ten, który ma płacić, żeby on ustalał wysokość odszkodowania? No, ale przecież to jest no, gdzie w porozumieniu? No, jeżeli ma pani uczciwych ludzi, to może się pani dogadać. Ale w większości, jak pani przyjdzie ze swojej kieszeni wyciągnąć pieniądze i zapłacić, to jak będzie pani szacowała te szkody? No nie, no tak. Właśnie czasu tych dzików jest za dużo, bo no bo powinni je po prostu uszczelnić, nie? Są łagodne zimy, rozmnażają się, nie ma naturalnych jakichś takich wrogów, chorób. Łagodne zimy i to się mnoży. Niewykonywane są plany odstrzału, za niskie są te plany. W Stanach, jeżeli jest plaga, to jest taka grupa ludzi, którzy otrzymują zlecenie i robią odstrzał. A u nas my wałkujemy to od 10 lat i w tej chwili, jak minister wydał zarządzenie odstrzału 40 tysięcy dzików na ścianie wschodniej, to ekolodzy wrzeszczą, że... Odpowiedziałeś, tak?
i ulegacie, tak, ulegacie takim ludziom, ekologom. Jeżeli chcą mieć zwierzątka, niech się dołożą do tego. Tak samo jak i te lasy. A nie żebyśmy my, rolnicy, pracujący, harujący na piachach 5. klasy 6, pokrywali szkody łowieckie, a zwierzęta w stanie wolnym są własnością Skarbu Państwa. A Skarb Państwa umył ręce i przerzucił to na koła łowieckie. No tak. Ale koła łowieckie mają problem ze zbytem tego mięsa. No bo też jest tanie. No bo no, ale tak, oni na przykład szkody płacą. Tak. Kole łowieckie. No właśnie nie ma, ale takie zdrowsze mięso i wszystko o tym. Dobrze, ale które? Nie każdy. Procedury wprowadzenia tego na rynek. Smaki. No kosztuje. Trzeba na przykład dzika mieszać. Dobrze trzeba to umieć zrobić. Dzika trzeba mieszać. Dlatego mamy pretensje do was i no, Platforma do rolnictwa ma stosunek taki luźny, ale tutaj do waszego... No bo w ręce koalicjanta. No tak, też bardziej do waszego koalicjanta. Co oni robili? Dbali o swoje fuchy, o tysiące miejsc, żeby mieli ludzi swoich zatrudnić, no, ale zamiast dbać o to, wypłacali, co jest ważne dla ludzi. Wypłacali terminowo dopłaty, a ci nowi nawet nie potrafią tego zrobić. O, pani poseł, to jest pani w błędzie. No. Kto przygotował dopłaty? No nie, no proszę pana, bardzo przepraszam. Ja PiS przygotował dopłaty, czy PSL? Za oponę jest inna platforma, nie jest tak. Wypłaty, jak my byliśmy, zawsze były na przełomie roku wypłacane dopłaty. No były na przełomie roku. No, tak. Nie zawsze, nie zawsze. A czemu nie ma w tym roku? No bo przyszli w listopadzie, wie pan, jak pan natychmiast wyszedł... W listopadzie to już jest, bo jest sprawa zamknięta. To jest za późno. To już jest za późno. Ale szanowni... No jasne. I tak jak zauważyła pani poseł, że Platforma bardzo przeszkadza w tej... Proszę? Czego nie ma się no. Gdzie coś to wszystko blokuje? Ej, jo, jo. Znaczy, bo pani... Ja nie przyszłam. No ale wie pani, co państwem o polityce, ale chętnie też porozmawiam oczywiście. Tylko o tej ustawie. Natomiast powiedzmy sobie tak. Wszystko jest polityka. Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie samodzielną. W Senacie mają prezydenta. To znaczy mogą przeprowadzić każdą ustawę. Co to znaczy, że my przeszkadzamy? My się nie zgadzamy na pewne rzeczy, które są naszym zdaniem niezgodne ani z prawem, ani z konstytucją, ani ze zdrowym rozsądkiem. No i jeśli wychodzą nasi posłowie i nawet chcą zgłosić wniosek formalny, a marszałek Kuchciński udaje, że tego nie słyszy, kończy posiedzenie i mówi, że głosowania były dobre, no to jak pani się to podoba, no mnie się to nie podoba. No i tu się będzie wyróżnić. A czy może wniosek formalny ktoś zgłosić, kogo nie ma? No. No nie, no. No nie ma. A wniosek formalny powinien być na piśmie? Nie ma obowiązku, po pierwsze, poseł jak jest na sali, nawet jeśli nie wziął udziału w głosowaniu, to on jest podpisany, że jest w tym momencie na sali sejmowej. To po pierwsze. Po drugie, żeby napisać i zebrać 30 podpisów, musi pan mieć minimum 5 minut. Dlatego zasada jest taka, i ona jest opisana w regulaminie, że najpierw się podchodzi do marszałka i się mówi wniosek formalny. Wychodzi się na mównicę, się mówi, proszę o wniosek, proszę o przerwę 5-10-minutową w celu napisania wniosku o reasumpcję głosowania. Marszałek nie dopuścił posłów do głosu, dlatego nie można było złożyć wniosku. On 3 razy stuknął laską i skończył posiedzenie Sejmu. No, 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 no to jest oczywiste. W tym Sejmie są takie jakieś inne wnioski formalne. Mówi o wszystkim, a w końcu nie ma wniosku. Nie ma, zawsze tak. Są wystąpienia. Zawsze tak było. Zawsze opozycja z tego prawa korzysta. Reasumując, żeby robić zmiany, nie trzeba łamać konstytucji czy prawa. Można robić zmiany bez łamania. Trzeba robić zmiany bez łamania konstytucji. Można zmieniać konstytucję, jak się ma większość konstytucyjną. Jak się jej nie ma, trzeba postępować zgodnie z obowiązującą konstytucją i to jest święte prawo. Ale wróćmy jeszcze do tych spraw rolnych, bo to nas głównie tutaj przywiodło. Dalej to prawo łowieckie. No nie zrobiliście nic. My wnioskowaliśmy od 12 lat o zmianę tego prawa. I
ktoś mówi, nie powinno się za granicę wynosić swoich problemów. My już żeśmy mieli na uwadze to, żeby zainteresować jakieś sądy międzynarodowe tą ustawą, bo to jest hańba, żeby w kraju demokratycznym taka ustawa funkcjonowała, która z góry stawia jedną ze stron na gorszej pozycji, czyli nas, rolników. Powinno być tak, że państwo powinno przejąć obowiązek szacowania szkód, wypłaty odszkodowań. Partnerem dla nas, rolników, powinno być państwo, a nie koło łowieckie. No. I do tego powinniście doprowadzić. Znaczy, z tego co wiem, ale obecna władza Prawa i Sprawiedliwości taką ustawę właśnie przygotowuje. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, zobaczymy na ile ona będzie dla was lepsza niż ta, która obowiązywała przez poprzednie lata, ale taka ustawa na pewno jest i na pewno jest w Sejmie. Pani poseł, jest wiele projektów nowego prawa. Ostatnio PSL zgłosił taki projekt, który wywrócił ten pisowski projekt do góry nogami, bo w pisowskim miał wojewoda szacować przez swoich pracowników. A w PSL-owskim jest znowu tak, jak było, z tym, że państwo ma budżet dopłacić 40 milionów do... Ale kto rządzi w Polsce? Do tego... A ja nie wiem. Co? Zebrały koła łowieckie. Czyli ustawa będzie taka, jak chce Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli ona będzie dla was lepsza, to ja się tylko cieszę. Tylko te prace się bardzo ślimaczą. Mój kolega był na komisji. Ale mój kolega był na komisji, opowiedział mi, jak tam było. Jaja sobie robicie za przeproszeniem z ludzi, z rolników. Zajechał, sześciu posłów przyszło na posiedzenie. Zaczęła się dyskusja po godzinie. No niestety jest nam przykro, ale musimy opuścić tą salę, bo jest potrzebna dla innej komisji. Ale proszę pana, pracę komisji ustala przewodniczący komisji. Przewodniczącym jest na pewno poseł Prawa i Sprawiedliwości. Nie umiem panu odpowiedzieć, jacy posłowie byli, jacy nie byli, bo ja nie jestem członkiem komisji rolnictwa. Natomiast... W ogóle jest tylko jeden poseł na 55 w województwie, który jest w komisji rolnictwa. Czy to jest normalne, pani poseł? No jest też jeden poseł z województwa śląskiego w komisji finansów. No to jestem. Ale no, to nie jest normalne. Tak traktujecie rolników. Organizowaliśmy konferencję, taką dużą konferencję w sali Sejmu Śląskiego 1 marca. Zaprosiliśmy 55 posłów, Śląska Izba Rolnicza. 55 posłów, 12 senatorów. Przybył jeden. No może ten z komisji rolnictwa. No pan, przepraszam, zapomniałem nazwisko. Poseł Giżyński. Pan poseł Giżyński, z komisji rolnictwa? No kolega mówi z Prawa i Sprawiedliwości, poseł od rolnictwa. Miał być minister rolnictwa, oczywiście nie przyjechał. Ja już nie będę teraz na siebie brała, bije się w piersi za ustawę łowiecką, którą... Ale ja mówię, jak traktujecie klasa rządząca. Natomiast nie odpowiadam za ministra z PiS-u. Miał przyjechać, nie przyjechał. Dwa dni wcześniej usprawiedliwiał się, że nie może. Wieczorem w wiadomościach pan Jurgiel bierze udział w kampanii pani Anders. No i wiadomo, no musiał Chłopina zostać w Warszawie, no bo kto go miał zastąpić? Nie przyjechał, a ludzie z całego województwa, 200 ludzi jechało w śniegu, w błocie, żeby zadać pytanie osobie, która bezpośrednio decyduje o tym rolnictwie. I gadaliśmy do Adosia. A no to co było pierwszego? No ja pani powiem, co było pierwszego. Żołnierze wyklęć. Wyklęć. Taki serdecznie też się wybrali. Ale mieliśmy też w swojej sprawie. To zarzut, tak, rzeczywiście. Że tego o tym nie pomyśleli. Żołnierze wyklęci byli ważniejsi niż jeszcze. Co? W kalicie sposób. My jest rodzina. Co? Za mała, w ogóle jej nie ma nad tą ustawą kontroli społecznej. Tutaj izby, przedstawiciele Izby Rolniczej powinni mieć... A ustawa była procedowana niezwykle szybko, w ogromnym tempie i nikt jej z nikim nie konsultował. No. Powinni mieć kontrolę, bo to rzeczywiście jest ogromny majątek i pole do nadużyć. Następna sprawa. Apelowaliśmy, wnioskowaliśmy,
Ziemia rolnicza powinna być we władaniu rolników. Ale to będzie. Nie cwaniaków, jak było dotychczas. Że kupowali po to, żeby być w KRUS-ie. No. I teraz wszystko na nas spada. Wy rolnicy jesteście, domagacie się kup wieczego, a płacicie taki mały KRUS. Oni też z tego korzystają, przedsiębiorcy. Płacą rolnicy mały KRUS i mają małe później emerytury. No, nie no ma, tak. To jest jakby... I tak to wygląda. Następnie, no fatalna sprawa, ta poprawka posła Ardanowskiego odnosi ziemi dla kościoła. Co za wyjątek. Kto widział, żeby ksiądz uprawiał ziemię? Przecież to jest po to, żeby... Przed wojną ksiądz uprawiał ziemię, nie teraz. To jest po to, żeby mogli kombinować i handlować ziemią, która się należy nam, rolnikom. Ale rozumiem, że ja za to już nie odpowiadam teraz. Ale pani jest posłem i pani mówi. I to wszystko biorę na klatę, przekażę zaraz posłom z Prawa i Sprawiedliwości, jak się z nimi spotkam, o co macie pretensje. O co do nas i o co do nas. Nie wiem. To się do tego się zobaczy. A jeszcze co z tego? Mówię, co są te myśliwi, nie? To dlatego te składki są takie małe. Po prostu, że rolników tak mało płacą, bo nie z tych składek te myśliwi płacą odszkodowania rolników. A oni 100 zł chyba, czy 200 zł mają, nie wiem, te składki obcudzeń. No nie wiem. I wszystko spadło na myśliwy. Jest to problem, aczkolwiek musicie państwo też mieć taką świadomość, że budżet państwa to jest to wszystko, co każdy z nas do tego budżetu odprowadzi. To są nasze podatki. Tam nie ma innych pieniędzy. Tak naprawdę. No to z dzierżawy, no z akcyzy, z cła, no... Ale generalnie to są podatki. No i w gruncie rzeczy z każdą grupą zawodową pewnie, jaką się spotykamy, no to każda ta grupa uważa, czy generalnie całe społeczeństwo, że oczywiście więcej pieniędzy trzeba na ochronę zdrowia, na edukację. Teraz słyszymy, że na armię trzeba będzie więcej pieniędzy. No, znaczy ten budżet, byłam wiceministrem finansów prawie 3 lata. To jest trudna sprawa, bo tak jak mamy budżet domowy, ten senator, tamten jeszcze na coś innego, nie ma. No i trzeba podjąć decyzję. No zawsze brakuje, no zawsze brakuje i z państwem jest dokładnie tak samo. To jest oczywiście ogromnie trudny problem, tak? No bo ci, tak jak pani powiedziała, ci myśliwi no mają jakąś tam niewielką składkę. No znowu na tych dzikach swoich, co no nie zarabiają nie wiadomo jakich pieniędzy. No, ale oni nie mają. Jak się okaże, że mają płacić, to odszkodowania nie wiem jakie, no to w ogóle przestaną polować. Ale tak? Zarabiają, tak? Z kolei ci, którzy mają straty, to zostaje to tylko na tych, którzy produkują, prawda? Nie no, ale jedna z moich pierwszych interpelacji jako posła chyba 8 lat temu to była interpelacja o szkodach, które robią bobry. Z kolei w okolicach Lelowa tam, no to też była plaga. No te bobry bardzo niszczyły. Już wszędzie u nas też. Już nawet jest w tym widziałam. To znaczy, że środowisko... Nie, bo bobry się przyzwyczaiły do tego zarządzenia. Nie, my nie mamy takiego złego chyba tego środowiska jednak. Jak się obserwuje i porównania też międzynarodowe, to w Polsce no póki co i myślę, że to tak zostanie, bo jesteśmy coraz bardziej świadomi i czystość wód i powietrza, no z powietrzem może tak, zdać. Podrożały u nas wody. Woda znowu podrożała, no właśnie. A miało być tak dobrze. No tak dobrze, że zimy idzie. Zaraz podrożeje, jeszcze będziecie płacić teraz za abonament telewizyjny przy prądzie. Podobno my 8 lat temu mieliśmy nie płacić, nie? Proszę? 8 lat temu my już podobno mieliśmy nie płacić. No to i chyba większość ludzi to nie płaciła, myślę. A kto przysyła im nakazy te komornicze? Komornicze nakazy? No, nie widziała pani jeszcze takiego? Nie słyszała pani? No nie, bo ja płacę. Kochani, mamy jeszcze jakieś pytanie? Znaczy ja jeszcze po prostu spróbowałem zdobyć doświadczenie w takim kontakcie z panią poseł. Tutaj widzę z osobami, które są zagadnieniem bardzo dobrze zorientowane. A
nie bardzo, chciałem się po prostu zapoznać z tą ustawą, troszeczkę się spóźniłem, na to na początku nie byłem, także tam swoją wiedzę zaspokoiłem i pani tutaj dosyć jasno to wszystko wytłumaczyła, pani poseł. Ale jeszcze tak, jak już tak żeśmy mówili na temat tych różnych spraw pani poseł w Komisji Finansów, a co z tym nieuszczelnionym podatkiem VAT? Zrobi się coś z tym, ileż by było pieniędzy do podziału? Ja rozumiem, że to jest kwestia tego, czy on istnieje, czy nie istnieje. Nie, to jest sprawa tylko bardzo szacowana. Ma pan rację, że każdy rząd, obojętne, jakie ugrupowanie rządzi, chciałbym mieć więcej pieniędzy do podziału, no chciałbym mieć jak najmniejszą lukę w VAT-ie i w każdym innym podatku, największą ściągalność. To jest oczywiste. Jeśli pan pyta, co z tą luką w VAT, to ja powiem tak. Z mojego doświadczenia pracy w tym resorcie wynika, że ta luka w VAT będzie się zmniejszać, ale nie w takim tempie, jak Prawo i Sprawiedliwość obiecało, czy jak na to liczy. Bo kiedy ona się ma szansę zmniejszyć? Muszą być spełnione kilka warunków. Najważniejszy warunek jest taki, że powinien być centralny rejestr faktur. Polega to na tym, że jak w czasie rzeczywistym widzimy, co się dzieje, jakie są zawierane transakcje, jakie zdarzenia gospodarcze zachodzą, jakie są przepływy finansowe. Dopóki tego nie ma, no to łatwo jest oszustom wystawiać różne tak zwane puste faktury, robić takie karuzele, jest kilku przedsiębiorców, z których jeden jest tak zwanym słupem, oblicza sobie VAT i nagle znika, później go nie ma. Potem jakby urzędy skarbowe dochodzą po jakimś czasie, no ale już nie ma w ogóle tej firmy, tak? No ale z tego co wiem, to na przykład chyba 2-3 lata temu została wprowadzona, że w obrocie surowcami wtórnymi nie było tego podatku w obrocie w poszczególnych firmach, chyba dopiero w końcowym efekcie odbiorca, czyli huty załóżmy, jeżeli chodzi o rząd, odprowadzały podatek VAT. A przecież też był taki proceder uprawiany. No tak, tylko że to co pan mówi, czyli tak zwany odwrócony VAT, wprowadziliśmy właśnie po to, już poprzedni rząd, żeby uniknąć tego oszustwa podatkowego. Wprowadziliśmy jeszcze jedną rzecz. Wprowadziliśmy tak zwaną solidarną odpowiedzialność, żeby ten, co kupuje, bo czasami tu ktoś kupuje i mówi tak, no ale skąd ja mogłem wiedzieć, że on nie odprowadzi VAT-u, tak? A no skąd mogłeś wiedzieć, że jak masz cenę zupełnie, no tak zwaną okazyjną, że wszyscy sprzedają drożej, a ten jeden dużo taniej, no to no człowiek jak jest w biznesie i jest dorosły, to wie, że no to cudów nie ma, tak? No to się musi nam czerwona lampka zapalić. Więc dlatego wprowadzaliśmy tą solidarną odpowiedzialność. Wprowadziliśmy też teraz takie jednolite zeznanie podatkowe, i które no, znowu wymaga tego systemu elektronicznego, który jest cały czas wdrażany. I Prawo i Sprawiedliwość, i może propagandowo będzie mówić, że robi zupełnie co innego i że właśnie teraz to oni zaczną tą lukę likwidować, to tak naprawdę robią dokładnie to, co my, idą tą samą drogą i pewnie dojdą do tego celu, do którego my chcieliśmy. Luka VAT na pewno się zmniejszy, ale nie łudźmy się. Oszuści na świecie byli parę tysięcy lat temu i będą pewnie za parę tysięcy lat, jak świat będzie jeszcze, mam nadzieję, wtedy istniał. I zawsze oszust jest o krok przed administracją podatkową, przed prawem. No taki jest świat. Natomiast zdecydowanie ta luka, dlaczego ona się też taka pojawiła. Mieliśmy spowolnienie gospodarcze, tak? Na świecie był kryzys, u nas też było spowolnienie. Było wyższe bezrobocie, zakłady się zbijały, niektóre zwalniały pracowników. Zawsze tak jest, że jak biznes zaczyna mniej zarabiać, no to szuka oszczędności, tak? No jak się szuka oszczędności, to też chętnie się sięga, no niestety, po to, co pani nazwała kombinacją, a co no de facto jest zwykłym oszustwem, tak? Ktoś ten taniej kupi, tamten powie, dobra, to ja tutaj zrobię taki jeden obrót poza fakturą, albo dam lewą fakturę, albo mrugamy do siebie, mówimy, ten remont to jak? Z VAT-em czy bez VAT-u? No, to wszystko się składa. Wprowadziliśmy już kilka rzeczy, to akurat nie dotyczy VAT-u, ale na przykład takie ustawy o zagranicznych spółkach kontrolowanych,
że nie będzie można wyprowadzać pieniędzy, bo zakłada sobie spółkę za granicą, tak, i wyprowadza tam część pieniędzy, znaczy robi znowu takie jakby działanie biznesowe, które w ogóle nie ma sensu gospodarczego, tylko robi to po to, sprzedaje na przykład, nie wiem, logo, wyprowadza jakąś tam część działalności swojej za granicę i jakby udaje, że to kosztuje miliony, czy nawet miliardy, tak? A to tak naprawdę nie kosztuje, chodzi o to, żeby te pieniądze tam wytransferować i tutaj nie zapłacić podatku. Dzieje się tak. Ale popatrzcie Państwo, Prawo i Sprawiedliwość, idąc do wyborów, mówiło o tym, że natychmiast wprowadzą podatek od hipermarketu, bo hipermarkety nie płacą. Tu biedny Polak płaci podatek, hipermarket nie płaci. No i co? No nie są w stanie tego zrobić, bo po pierwsze te hipermarkety te podatki płacą. Ile? A jeśli wyprowadzają te swoje pieniądze, no to dzięki temu, co przed chwilą powiedziałam, że mają tam te swoje spółki też za granicą i są w stanie wyprowadzić te pieniądze, więc też tym podatkiem nie da się złapać dużych, a małych nie, bo też obowiązuje nas prawo międzynarodowe, konstytucja, która mówi, że prawo ma być takie same dla wszystkich. Gdyby mogli zrobić ten podatek, tak jak mówili, no to by zrobili dalej. Pan kiwa głową i rozumiem, co pan chce powiedzieć. Chce pan powiedzieć tak, no właśnie wszystko wina Unii Europejskiej, która nie pozwala nam wziąć podatku od hipermarketów. Trzeba się zdecydować. Przecież nie tylko w Polsce są. Znaczy nie pozwala wprowadzić podatków innych od sklepów dużych, tak, niż od sklepów małych. No musi to być po prostu ten podatek jakby dla wszystkich podmiotów w danym sektorze ma być taki sam. No to musimy się zastanowić, czy z tej Unii mamy więcej korzyści, czy ona nas więcej kosztuje. Jak uważamy, że bez Unii sobie damy radę, że będziemy bogatsi, mądrzejsi i będziemy się lepiej rozwijać, no to wyjdźmy z tej Unii i wtedy wprowadzimy na hipermarkety podatek 50%. No ale jak jesteśmy w Unii i korzystamy z niej w różny sposób, no to musimy do pewnych wspólnych zasad się po prostu stosować tego przepływu osób, usług, kapitału. No, takie zasady nas obowiązują. Te usługi to były takie. Polska brała z Unii pieniądze, budowała drogi, a Niemiec, Austria, Francuz nie budował. Tak? Z tego jednego euro szło ile? 80 centów? Nie bardzo, to są takie, to jest takie gadanie. Chcę pan mi powiedzieć, że jakbyśmy się cofnęli te 12 lat wcześniej, to przez te 12 lat bez tej Unii bylibyśmy w tym miejscu cywilizacyjnie, w którym jesteśmy? Moim zdaniem, nie tylko moim, wszystkich ekspertów na świecie, odpowiedź brzmi nie. A ile mamy? Zapożyczone, to ja też mogę rządzić. A myślę, że jakbyśmy w Unii nie byli, byśmy nie mieli pożyczonych? No nie jak wiem, pan mówi o długu publicznym, to Polska jest krajem, gdzie dług publiczny w stosunku do PKB, tak? Czyli do tego produktu krajowego brutto, do całego jakby bogactwa, które wytwarzamy, jest i tak na jednym z najniższych poziomów w Europie. Większość krajów jest zadłużona bardziej niż my. Ja nie chcę powiedzieć, że dobrze się zadłużać. Źle się zadłużać. No tak, tylko że dzisiaj świat jest taki, że naprawdę trudno znaleźć państwa, no chyba, że mają, nie wiem, własne banki. Nie banki, bo nawet te, które mają banki, też są zadłużone, tak? Trzeba mieć, nie wiem, być bogatym jak Szwedzi, żeby móc mieć nadwyżkę budżetową na przykład, tak? Nawet Niemcy są zadłużeni, więc to nie jest takie proste. Ale szwedzkie bogactwo się dostało. Powiedział pan o banku, o bankach. Podatek bankowy, który PiS mówił, tak się chwalił tym podatkiem bankowym. Po pierwsze, naprawdę proszę mi wierzyć, za ten podatek bankowy płacimy my wszyscy,
którzy mamy w tych bankach swoje konta. Po drugie, już nawet napisałam taki jeden artykuł na ten temat, znowu źle tą ustawę wymyślili i te banki po prostu i tak ich na tym podatku oszukują i tak, no może zmienią wreszcie tą ustawę, bo wprowadzili przepis taki. Banki są sprytne, no banki są po to, żeby zarabiać kasę, no jak im takie prawo dali, że mogą sobie z tego podatku uciec, no to będą uciekać, no więc wszystko jest bardzo proste, jak się nie rządzi. PiS wziął władzę w swoje ręce, zrealizował 500+, w mojej ocenie nie tak, jak obiecywał w kampanii, ale jak zrealizował, tak zrealizował. Poczekajmy, zobaczymy, jak będzie. Trzymam kciuki, żeby jak dla Polski było jak najlepiej. To mam jeszcze jedno pytanie. Szkoda, że pani ostatnie. Ten centralny rejestr faktur, ile czasu potrzebne jest, żeby go stworzyć? Węgrzy chyba zrobili to najszybciej. Nie wiem, 2 albo 3 lata. Portugalia trochę dłużej. Kilka lat jest potrzebnych, ale proszę pamiętać, że ten system e-podatków, na przykład to, że PIT możemy wysłać sobie przez internet, to my już zbudowaliśmy. To nie jest tak, że zaczyna się teraz od zera, tak? Jest, jakąś drogę przeszliśmy. Natomiast teraz Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło, że powoła spółkę, która wymyśli ten system. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że taki system z wrażliwymi danymi o podatnikach powinno zrobić państwo, a nie jakaś tam spółka komercyjna. Ale no, rządzi Prawo i Sprawiedliwość, taka spółka będzie robiła to i sądzę, że no, ponieważ powołają spółkę specjalnie do tego, no to pewnie będzie to w miarę szybko, nie umiem panu odpowiedzieć, jak to. Im jest potrzeba dużo pieniędzy, więc będą chcieli zrobić szybko. Pani mówiła, co PiS obiecał, a co Platforma obiecała 8 lat temu? Mogłaby panu przypomnieć? Co Platforma obiecała 8 lat temu? Gruszki na mieście. Obiecaliśmy, że... 15%. Szybko, łatwiej, równo. Jeśli chodzi o 3x15, to nie wiem, czy pan pamięta, ale wygraliśmy wybory w roku 2007, a w 2008 zaczął się największy na świecie kryzys. I on Polaków nie dotknął, nie wiem, z czego się pan tak śmieje, bo ludzie przybierali z głodu. Były kraje, także w Europie, że ludzie tracili pracę i było bezrobocie w wysokości 50%. I czy w Grecji, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii ludziom obcinali emerytury i obcinali wynagrodzenia. My nie musieliśmy tego zrobić. I Platforma nie mogła zrealizować tego, co obiecała, ale za to zrobiła to, co nie wiem, czy by rząd PiS-u umiał zrobić. Sądzę, że nie, jak patrzę na to, co teraz robią. Bo oni mają wysokie dochody i PKB 3,6 i my im zostawiliśmy tak naprawdę deficyt 2,5% mniej więcej w zeszłym roku. A oni teraz będą mieli więcej pieniędzy i te pieniądze będą rozdawać. Daj Boże zdrowie, że będzie gospodarka się kręciła i że będzie dobra koniunktura, bo jak przyszłaby taka recesja na świecie, jaka była w czasie, kiedy my rządziliśmy, to obawiam się, żeby sobie tak nie poradzili, jak my sobie z tym poradzili. A ja myślę pani poseł, żebyśmy, przepraszam, że gdyby doszło do takiego złączenia siły PiS-u i Platformy, to by była taka siła i tak byłby przedrozły, że nikt by tego w tej chwili nie mógł się tam przeciwstawić. Wystarczy byłoby się dogadać i nie byłoby tyle tych nieporozumień, tyle tych kłótni i mówienie, że Polacy się nie umieją porozumieć. Wie pan co, pełna zgoda. Był taki moment, wystarczyło iść troszeczkę więcej na prawo i byłoby, wydaje mi się, bardzo dobrze. To nie chodziło o pójście na prawo. Cały czas o to chodzi. To w ogóle nie chodziło o pójście na prawo. Trudno się dogadywać z kimś, kto mówi o panu, że jest pan złodziejem, a nawet mordercą. Strasznie trudno się rozmawiać. No jak ktoś mówi panu, że pan kradnie, a pan nie kradnie. Małżeńskie różne rzeczy się mówi, a trzeba żyć. A w 2005, proszę pana, koalicji nie chciało Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zapomnieć o tym. Gdyby Tusk nie przegrał wyborów prezydenckich, to by była koalicja. Przy
panią. No to zostaniemy pewnie. Ja myślałem, że nareszcie. Ale oni nie chcieli. Do przodu. Ale czy pani z państwo nie rozumiecie, że oni nie chcieli ten z nami koalicji? Proszę? No oni nie chcieli z nami tej koalicji, na miłość boską. No. Nie, no, ja... 2005 roku. Ja, nie, nie wiemy, co było. Zapytajcie państwo. Nie, no to Rokity pewnie. Najlepiej zapytać Rokity, tak? No, który to też mówi. No, to chciała mówić to samo, co Unia Wolności, i Stanówce. Wziąć to, co najlepsze i sobie zostawić śmieci. Odwrotnie. Nie, no taki podział planowany był, tak? Szanowni państwo, bardzo dziękuję za oczywioną dyskusję. Dziękuję, że przyszliście, że poświęciliście ten czas na spotkanie. Cieszymy się, że naprawdę się wygramy. Bardzo wie pani, że my jako Izba Rolnicza nie mamy prawa tworzyć projektów ustaw. Nie możemy zgłaszać projektów ustaw. No ale To po co stworzono taką ustawę? My nic nie możemy zrobić. Ale zaraz, projekty ustaw w naszym kraju zgłasza albo Rada Ministrów, albo grupa posłów, albo mamy projekt obywatelski, pod którym musi się podpisać tam ileś tysięcy ludzi. No, czemu pan chce, żeby Izba Rolnicza miała? No to by każda... No bo my się na tym znamy najlepiej. Ale po co są te komisje, co pan sądził od czci i wiary? Po to jest dyskusja, po to trzeba złapać za rękaw, znaczy nie łapać za rękaw, zadzwonić do posła, umówić się, siąść z nim, wytłumaczyć mu, powiedzieć, jakie macie oczekiwania, czego chcecie. Mało tego, wielokrotnie prowadziłam ustawy. Ludzie przynoszą, zainteresowane osoby, tak jak pan teraz przy ustawie rolniczej, przynoszą gotowe rozwiązania i mówią, słuchajcie, to trzeba zrobić tak i tak. My mamy swoich ekspertów, siadamy, czytamy, zastanawiamy się, jeśli to jest sensowne rozwiązanie, posłowie biorą jako swoje i zgłaszają. My to robimy od lat i nic się nie zmienia i dalej jest bagno. I nikt nie słucha Izby Rolniczej Rolników. Jest ponad 100 związków różnych branżowych, jest Izba Rolnicza i rządzący na tym wygrywają, bo rozmawiają z kim chcą, nie ma jedności. No ale to jest wasza wina też, tak? No też nasza, no, że jesteśmy rozdrobnieni, ale to powinno państwo pomóc. No jak? No co mają? No państwo ma, demokratyczne państwo ma... Blokujecie. I powiedzieć, nie ma być 15... Blokujecie. Chcieliśmy składkę od rolnika na związek zawodowy. Blokujecie takie rozwiązanie. We Francji, jak minister rolnictwa podejmuje decyzję, to najpierw rozmawia z rolnikami. I dopiero. Bo tam się rolnika szanuje. Nie ma tam siła. A u nas jest tam jest siła. A u nas się traktuje rolnika jak groszy sobie. Jak podobność się bierze jeden grosz, jeden... Po co ta ustawa? 20 lat funkcjonuje i my praktycznie nie możemy nic zrobić. My mierzymy bez przerwy te same wnioski zgłaszamy, a wy nic z tym nie robicie. Żadnego posłu. Żeby dobra zmiana była dla was dobra. Naprawdę i mówię to szczerze i uczciwie. No, przykro mi jest słuchać tego, co pan mówi. Wydaje mi się, że jednak ta polska wieś nie jest tak, nie była przez te 8 lat, jak twierdzicie państwo niektórzy, zapomniana przez ten rząd. I że naprawdę sama i też tam na Świętokrzyskiej wielokrotnie staraliśmy się rolnikom wprowadzać przeróżne udogodnienia, a to jak susza, to dopłaty, a to kredyty, a to nieoprocentowane, a to gwarancje państwa. No to nie jest tak, że ten rolnik jest pozostawiony sam sobie przecież w tym kraju. No niestety tak jest odczucie. Ale pan to mówi raczej chodzi o ten głos tego rolnika, żeby dochodził, żeby był skuteczny. O to chodzi. My mieliśmy wrażenie, że ci, którzy tutaj pośredniczą między nami a wami tam, nie przekazują w ogóle tych naszych wniosków, bo niektóre to tak były no, proste do realizacji, że nam się w głowie to nie mieściło, że to może być dla was jakiś problem. Do tego stopnia. Ale w poprzedniej... Zgłaszamy dziesiątki, setki wniosków.
pani poseł, na każdym spotkaniu kierujemy do izby w Katowicach, oni do krajowej i tak dalej. Ciągle to samo jest. Nie dociera. On nie ma rozwiązywania problemu. Nie wiem, to może do mnie to piszcie, co? Bo może będzie szybciej, co ma wydać jakimś. Właśnie miałem piszcie do mnie, bo to ja nic od was nic nie dostałam, jak Boga kocham. Cokolwiek przysłała. Jestem posłem 8 lat. Ja jestem 13 rok w Izbie Rolniczej. Dwa razy spotkałem posła na naszych walnych zgromadzeniach albo innych imprezach. Znaczy tak, nie obiecam, że się zapiszę do komisji rolniczej. Nie będę też udawała teraz i mówiła państwu, że jestem rolnikiem. Bo nigdy nie byłam, nie jestem. I zajmuję się czymś innym w Sejmie. Natomiast mówię naprawdę, Łukasz zaraz da wizytówkę z telefonem, proszę tam wpisać Łukaszu ten nowy, a ten skreślić, i z adresem mailowym. Każdy wasz postulat obiecuję, że będzie przekazany przewodniczącemu komisji, ministrowi rolnictwa. Jest też tak, że tak jak powiedziałam na początku, jak poseł zada pytanie, to minister musi na nie odpowiedzieć. Więc no, krople drąży skałę. Naprawdę stawiam się do dyspozycji. Dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za spotkanie raz jeszcze. No cóż, możemy się pięknie uczyć, ale mam nadzieję, że dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.